Witam was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze SnowRunnera, kochani. Tym razem nie zaczynam od odpalania silnika, ponieważ nie mogę. Potrzebuję całe paliwo, jakie to jest, do Worona właśnie. Właściwie nie całe. Zostawmy, kurde, zróbmy inaczej, 67. Dobra, mam nadzieję, że Woronowi temu wystarczy. Tylko, kurde, bo ja pojadę tędy. Ja chcę jechać tędy. Chyba chcę jechać. Chodzi o to, że będziemy robić dzisiaj te słupy, ale muszę wrócić. Muszę, kurde, wrócić tutaj po paliwo. Jak najszybciej stąd wrócić po paliwo tu. No nie jadąc w tę stronę. Raczej tu. Raczej tędy. Tu jechałem, kochani. Tu jechałem. Tu jest śmiało można jechać, więc tu. Faktycznie. Tutaj się troszeczkę jedzie przez te nasze błota, ale to dosłownie kawałek. I tu w słup w lesie. I tu dookoła. Dokładnie tu. No i tu. No i kochani, mam przywiezione te belki oraz pustaki są tutaj. No tu jest, kurde, bandit. Bandit niestety... Znaczy mam nadzieję, że dzisiaj bandita użyjemy. Natomiast chciałem wrócić faktycznie tutaj i... Kochani, mamy Zixa 605 R. Już w wysokim siodle. Tylko trzeba go zatankować troszeczkę, bo... Kurde, gdzie to jest? Bo mamy 295 litrów tylko. Natomiast mamy, kochani, Zixa 605R. Tutaj. Trzeba go trochę zatankować. To jest identyczny Zix. Słuchajcie, bo chciałem sobie... Nie chce mi się jeździć tu już tyle razy. Po prostu więc przywiozłem... Kupiłem tego samego Zixa. Zrobiłem go na identycznie. Kolor jest trochę inny, żebym wiedział, który jest prawdziwy Zix. W sensie ten odzyskany, bo chcę tym odzyskanym jeździć. I to jest chyba kolor... Prawdziwy? W każdym razie. Kochani, mamy przygotowaną tę misję w razie czego. Jak mówię, będę chciał dzisiaj zrobić to, co mamy zrobione, czyli kontakt i jeżeli się uda, to tę skalę Richtera. No. Tyle. Ale najpierw kontakt. No to tak jak mówię, w tym celu potrzebujemy Worona... Czemu wam to w ogóle pokazuję, tak się zastanawiacie być może? Bo to jest misja, to jest trasa, którą nie jechaliśmy jeszcze. Więc, no właśnie. Mam nadzieję, że starczy. Oczywiście mógłbym tutaj przyjechać czymś, ale chcę mu zostawić, znaczy przyjechać czymś i wziąć więcej paliwa, ale wydaje mi się, że 150 paliwa wystarczy do tego celu, co potrzebujemy. Zwłaszcza, że potrzebuję mieć tu dwa pojazdy w razie W, gdyby mi faktycznie zabrakło paliwa w tamtym Zixie 605 do naczepy tej wielkiej. Więc tak to. Mam nadzieję, że mi starczy, kurde, tego paliwa, bo naprawdę. Może być tutaj różnie. Mam nadzieję też, że się nie wywalę po drodze. No to jest to miejsce, które, kurde, pamiętamy być może. Tutaj dobrze zatarabani, o. To być może da się to przejechać bez winchingu. Właściwie moment, bo ja muszę tutaj się wbić. Tak, to gdzie ja jadę? Tu. Dobra. Zróbmy tak, zróbmy... To będzie bez sensu trochę, żeby się tak winchować, ale dobra. No właśnie, bo pomyliłem się. Nie chcę jechać rzeką, ponieważ tutaj, kurde, nie wiem, czy jest przejazd. Nawet, wolę nawet nie próbować, więc jakby tę trasą tutaj przyjechałem kiedyś. A w ramach chyba, kurde, tego tankowania, co tam nie pokazywałem. Nie pokazywałem tego. No i dzisiaj, kochani, jak zrobimy akcję, to tego Worona, że tak powiem, uwolnimy wreszcie i skorzystamy z jego usług w ramach średnich kłód, bo mamy tę tajgę przygotowaną do, no, tych akcji, kurde,
Ciągle mówię, kurde, nie wiem czemu. Że to się nic nie dzieje takiego, żeby mówić to, kurde, kurde. Jeszcze troszkę... Tak. No muszę, kurde, zrobić... Właśnie, znowu kurde. Muszę zrobić akcję pod tytułem... Te kłody. W Czarnokamieńsku. Stąd to kurde. Bo ciągle to jakby zostawiam. No tu jest tak trochę, jak widzicie, ślisko, ale ogólnie spoko. Jakby tu jest spoko. Dobra. Tryb trochę. Oszczędny. Właśnie nie wiem, słuchajcie, wyrównujemy się tak do około 80 litrów, a tak? Moment, tu już muszę przejechać, ale to mógłbym... Nie wiem, czy boczkiem... Już kurde, nie pamiętam, jak to było. Nie pamiętam, jak tu się kurde wracało tędy. Chcę pojechać trochę tędy, bo tu mam blisko drzewo, ale jak się wywalę... Nie to drzewo. Nie, nie. Jak ja tędy, kurde, wracałem? Nie, nie wracałem tędy nigdy. Dobra, to inne kamienie mi się mylą. Dobra, no to spróbujmy tędy faktycznie. Tylko tu się wywalę. A nie, jest okej, dobra. Tu jest taki myk do zrobienia. Żeby się nie zapiorę się. Nie zaprę się. Musi mnie to wciągnąć. Trochę do tyłu daję. Prawda? Są takie problemy tu? Gdybym dookoła pojechał, to moment. Pojedźmy dookoła. Ja wiem, że tu jest ten super śnieg, ale... Dookoła jechałem. Tutaj. Tak. Dobra, ma to sens teraz. No często dookoła gdzieś coś jeżdżę, więc... Nie dziwota, że zapominam. To 6 litrów, mam nadzieję, że starczy. No bo to jest tak naprawdę ten teren taki ciężki. Potem jedziemy przez... przez rzekę, tam do tej wieży. Właśnie będziemy do tej wieży w ogóle jechać, ale to już tam później. Czy dzisiaj, ale... Za moment. I tu jest całe szczęście. Sytuacja taka, że to jest wszystko lutnie pękający. No, prawie że. Ale to niedaleko, no bo to tutaj, tak? Tak. I tak się wywaliłem wtedy z tymi kłodami małymi, krótkimi, co wam pokazywałem kiedyś. Tak, dobrze mówię, tędy. Tak, bo tu... Tu jest zablokowane, tu jest zablokowane. I wtedy tu, co myślałem, że tędy przejedziemy, nie? Tędy tu i tu, ale... Ale to tutaj tylko. No już nie będziemy tutaj wracać. I tu w prawo. Natomiast tutaj trzeba będzie przyjechać. Widzicie? Tam. Ciekawe, jak tu wjedziemy. O tędy w prawo, nie? W prawo i tam na wprost. No bo tym woronem będziemy tutaj jechać. Za chwilę. No, tu zostawimy AWD włączone.
Znaczy wiecie, całe szczęście, jak tutaj będziemy jechać, to i tak będziemy mieć jeden ładunek tylko. Bo ten drugi, znaczy weźmiemy oba. Nie, bo metalowe belki i pustaki, ale najpierw weźmiemy ten... Znaczy bliżej jest jeszcze jeden słup do naprawy. No i tu jest ten początek tej drogi niefajnej. No właśnie tak, kurde, widzę, że coś tu jest za blisko. Znaczy za daleko. Boję się tego. Boję się tych kamieni. Bo naprawdę. Ślisko po prostu. No, połowa benzyny poszła już. Tu jest nasz zakręt. Gdzie się wykopsnęliśmy. Włączmy AWD na moment, bo jest, jak widzicie, ślisko, żeby mnie to troszeczkę więcej butów, o, dziabło. Nie no, muszę założyć okulary, dobrze, że mam blisko. Tutaj to sięgnięcie kosztowało mnie, patrzcie, czerwono w zbiorniczku. Jedź. Nie wiem, czy nie tutaj. Ten jeden słup. A tutaj. Dobra. Ale ogólnie jakby ta misja nie jest taka trudna, jak widzicie, no bo to po prostu trzeba przywieźć tutaj te rzeczy. Znowu metalowe belki i tak dalej, no. No całe szczęście, wiecie, no ja mam to blisko. Mam kuriera, który mi to przywozi. Au! Mogłem dookoła, ale jakby, nie wiem, tędy chcę, kurde, pojechać. Tędy i tu. Litry nam zostało. No to kurde, dużo się aż tak nie pomyliłem. Dobra, tutaj sobie na AWD-ku mogę jechać, bo i tak będziemy wracać tędy. Zaraz będziemy wracać tutaj i się zatankujemy raz jeszcze, nie? Tylko tu będę musiał bardzo, bardzo ostrożnie jechać. No bo będę wysoki, że tak powiem, nie? Ciągle dostaję w zbiornik paliwa. To jest pytanie, kurde, dlaczego tak się dzieje? No na tym silniku, kurde, ten woronek to jest... Jak mówiłem to już parę razy. A, wrzuciłem te rzeczy tutaj. Ale nie będziemy tego. Znaczy, nie będziemy tego stąd. Czy będziemy to stąd brać, ale nie na przyczepce. Właściwie to nie potrzebujemy tych desek. Ale usunę je na końcu, bo nie chcę już naprawdę ryzykować niczym. W sensie, że usunę jakieś pustaki albo coś, bo no dojazd tutaj z tamtego magazynu może nie był jakiś super trudny, ale parę razy niestety pomyliłem się. Trzeba było, kurde, sobie też zrobić listę po prostu rzeczy potrzebnych w tym miejscu i tyle.
Zawsze tak się dzieje. No to po co tak robisz, skoro tak się dzieje? A nie wiem. Wiecie, to ten... Dobra, może być w poprzek. Dobra, nieważne. Ten żuraw może być do tyłu właśnie w momencie, kiedy mamy jakby, wiecie... Ten sam samochód jakby. Jedną część, która się obraca w ten sposób, nie? A jak mamy z tyłu naczepę, no to już jest, kurde, inaczej. Już ono się autonomicznie trochę obraca. Widzieliście to, nie? Jakbym się tutaj, kurde... przewrócił. To jest dosłownie, kurde, kawałeczek. Tutaj nie ma żadnej drogi i tu będą... I to będzie po tych pustakach wtedy, kurcze, i będziemy normalni. Co za masakra, jedź. Najgorsze to, że właśnie to nic nie daje, nie? Nie wiem, gdyby była jakaś elektryczność, kurczę, i wtedy, nie wiem, mapa nam się odkrywa tam, powiedzmy, w tym. I wtedy mamy dostęp, znaczy w tym miasteczku nam się odkrywa mapa dzięki elektryczności i mamy wtedy dostęp do tej modyfikacji ostatniej. Chociaż... Tym razem pojedziemy tędy. W razie czego mamy bandita tutaj, żeby nam pomógł. Gdyby coś się tutaj wydarzyło złego. Miejmy nadzieję, że się nic nie wydarzy. Nie mam pojęcia, gdzie tym banditem w ogóle będę jechał. To jest najstraszniejsze, bo wszystkie te misje takie znajdź, pojedź, dojedź, to jest po prostu w jakimś zamarzniętym piekle wszystko, kurde, wytwarzane. Co? W jakim piekle? Co ty gadasz? W sensie pomysły, no kurde, są brane z piekła. Jeszcze gadasz sam do siebie. Nie, no gadam do was, moi mili widzowie. Albo słuchacze. Jeszcze ja za mało gadam, żeby no, ten podcasty jakieś robić tego typu. Dobra, dojeżdżamy. Całe szczęście, nic się nie wydarzyło złego. Tylko zastanawiam się, kurde, czy tego worona faktycznie stąd zabierać, czy nie. Nie sądziłem, że to będzie pierwsze. Ale mogłem, kurde, się dowiedzieć. To bym teraz nie płakał. A tak to płaczę. Żurawia mogliby, kurde, poprawić kiedyś. Patrzcie, co on robi. Po prostu on jest za... Te belki są za ciężkie i po prostu ten żuraw Tak? Okej. I mnie po prostu wyciągają mi ten żuraw. Cyk. Myślałem, że to zniknie albo coś. Dobra.
No żartuję. Ja się żartuję z tymi wszystkimi parametrami, natomiast bardzo mało mamy niestety zawieszenia. Prędkość kosmiczna na czwórce. Tu bez gazu jadę, bo widzieliśmy ostatnio, jak się ten zakręt bierze na pełnej prędkości oczywiście. Nie wiem, czy jest jakaś inna droga do tego miejsca. Niż ta, którą jechaliśmy. Nadal niestety jesteśmy ciężcy. Trzeba uważać. Ważne, żeby tak, nie wiem, 70 litrów paliwa nam zostało, żeby dojechać z powrotem i się zatankować. A, no właśnie. W drugą stronę to się jeszcze w miarę jedzie, nie? Ale w tę... O, właśnie, tu. Tak. Średnio bym powiedział. Widzieliście to? Kurde, ja po prostu chcę skręcić, a on po prostu... Nie wiem czemu, że tak powiem, ten środek ciężkości jest na... Znaczy inaczej, że te płyty dawały mnie do góry, powinny mnie dawać na dół chyba. No może, nie wiem. A ostatnio właśnie nie trąbiłem, no bo tutaj nie ma żadnych zakładów ani nic, co przywoziliśmy, więc bez sensu trąbić i dawać znać, że jesteśmy. Wprost, tylko tu się muszę złapać. Albo mogę zrobić właśnie ten manewr. Dobra, chyba jest. Pyk. Dobrze, napięcie rośnie. Wygląda na to, że wszystko jest w normie. Jesteśmy zgranym zespołem, dobra robota. No chyba ty jesteś zgranym zespołem. Natomiast kochani, właśnie, a ja miałem go zostawić. Wiecie co, kupimy sobie nowego, kurde, na moment, Wrona. Chcę tego go zostawić. To niestety jest ważna kwestia, żeby on tutaj był. Natomiast my, kochani, lecimy sobie do Czernokamieńska i zaraz się widzimy na zewnątrz. No jednak, P12, kurde. Kochani, P12. Okazało się, że Woron nie ma tego, ramy na kłody. Dobra, więc... No trudno. Pojedziemy takim wielkim zestawem. Lepszy taki zestaw niż żaden. No właśnie, do przetwórni drewna, ale to chyba nie te, nie tej. No, mam nadzieję, że da radę tutaj. P12. Bo te pacyfiki to faktycznie, kurde, najczęściej są gdzieś tam widoczne, jeżeli chodzi o kłody, nie? O te fy! Znowu tutaj jest ten sam manewr. Z tym pieńkiem, kurde. No, także kochani, zróbmy te kłody dzisiaj. Miałem zrobić, co prawda, naczepę... Po tym miałem zrobić tą przyczepę budowlaną, ale zauważyłem, że już jest 25 minut i myślałem, że tamto zrobimy w 15 minut. Więc, no właśnie. Podnosisz mi, kurde, koła.
Pilnie. Dajesz sobie sprawę. Do przetwórni drewna, czyli tam. Ogólnie okej. Faktycznie ten Pacyfik ma kurde problemy tutaj. Skupiłem się na odłączeniu tajgi w tym czasie. No, wiedź, kurde, wiedź tu jakoś. Jest z tego, że faktycznie on też ma niedużą mocy aż tak. Wolałbym go nie brać na przykład na misję z tymi, z dużymi przyczepami, bo naprawdę... Teraz mi się koła połamią, te kurde z tyłu. Tam najpierw podnieść to wszystko. O. Nie no, tej gusia to kurde daje radę tutaj, tego to nie jest ten. Ona się tutaj, kurde, złamie, ale wjedzie w to miejsce. Nie wiem, czy wyjedzie. Ale wjechać wjedzie. Może, kurczę, powinno być odwrotnie. No bo to dzisiaj w dwa miejsca w sumie pojedziemy. Tylko. Czy tylko, albo aż. Wycho. Tajgę mamy na krótkie kłody. Pacyfika mamy na średnie kłody. No i to nam zakończy... Tak, zakończy nam to dwa kontrakty z drewnem tutaj. Bardzo się cieszę z tego powodu, że tak się stanie. Jedźmy tędy. Pacyfik, ty masz ten? Jakoś tak fajny ten... Zderzak, żeby popchnąć? Cię nie wiem, bo on czasami, kurde, on szybciej jedzie, czasami ja szybciej jadę. No, o paliwo się nie martwię, bo i tak zatankujemy sobie. W jedną i w drugą stronę i potem pojedziemy faktycznie tędy. I też sobie zatankujemy, bo tam stoi Paystar. No i tu nie zostanie mi nic innego w Czarnokamieńsku, jak skończyć tego alfa, beta, gamma. Nie wiem, czy będę to pokazywał, nadal nie wiem, słuchajcie, bo no jak mówię, to jest po prostu tworzenie, logistyka. Pojechanie tu w jedno miejsce, zabranie 8 kłód i... Dlaczego 8 kłód? 8 pustaków czy czegoś i zawiezienie tam. I tyle, no jakby wszystkie te trasy widzieliśmy, nic nie, w tym nie ma jakiegoś takiego ekscytującego, wydaje mi się. No kurde. Jak najbliżej, kurde, tych belek. Co by jak najmniej. Na kurde, w tym błocie. Aż Pacyfik sobie chyba daje tutaj radę bardziej.
Właśnie nie wiem, kurde, kto będzie z przodu. Bo z przodu musi być ta osoba, która jest mniej pewna. Wydaje mi się, że ten Pacyfik jest mniej pewny. Chociaż kurde, jak on wyjechał teraz. No kurde, był pewny swojego rozwiązania. Myślę, że złapie ten pieniek stąd? Nie. Najgorzej, jak mi się to wysypie. Nie mam tego. Chociaż moment. Nie, Azov jest tam. W tamtą stronę też będziemy jechać. Dobre. Jedźmy tak. Myślałem, że to zadziała, wiecie, jak zwykle, nie? Że ja jadę i go próbuję pociągnąć, to znaczy, że on jedzie do przodu, ale może nie dawał rady po prostu. No i takim zestawem też chyba jechaliśmy. Znaczy takim zestawem, w to miejsce. Bo jedziemy tam do przetwórni drewna, tak? Dobrze mówię? Tak, tutaj jedziemy, no. Oczywiście tam na górze pojedziemy sobie osobno. Nie wiem czemu, kurde, nie, bo tu ślisko jest. Super, zniszcz ją może w ogóle jeszcze. Ale nie było tutaj nigdy ślisko chyba. Teraz się coś porobiło tak. Nie wiem, nie lubię wożenia kłód, bo się często wywalam po prostu. Może o to chodzi. Może, na pewno o to chodzi. Bo gdyby to było niżej, powiedzmy trochę, nie? Mniej tych kłód, tak żeby... No, żeby to było niżej, no. Środek ciężkości, żeby był niżej. Wiem, zrobimy zdjęcie. Tylko Pacyfik mógłby być w sumie pierwszy. Jak Pacyfik wjedzie nam na górę, na środku stanie i potem Taigą wjadę mniej więcej też na środek, zrobię zdjęcie i będzie takie zdjęcie na dziś. Wy pewnie to już widzicie, a ja jeszcze nie mam pojęcia, czy to tak naprawdę będzie. I co z tego wyniknie? Nie ma problemu żadnych. Ja po prostu czuję to, jak daje gazu, że po prostu jedzie. Ale go przechyla tutaj. To już stój. Tego trochę też poskakuje, ale nie aż tak. Kogo nie, kurde, nie dotykaj.
Dobrze. Teraz potrzebuję zrobić tak. Widać, że to jest na skalę. No widać coś tam, ale... Żeby ten most było widać też. Coś takiego. Dobra. I teraz tak. No, już go muszę niestety ciągnąć w tę stronę. Bo tu jest, kurde, tragedia. O kurde. Stój. Nie, co robisz? Jedź. Wrzuciłem go na luz. Żeby sobie zjechał tak, jak mu tam wygodnie. Znaczy wiecie, no będziemy wracać tędy, ale... Aj, kurczę, ale puści, więc spoko. No, też zacząłem się, kurde, tutaj. Uch. Ale serce zamiera, powiem szczerze, naprawdę. Nie wiadomo, czy to... Czy to już spadamy, czy jednak właśnie Tajga dała radę, tutaj była... Czy co, wjadę nim osobno. Tajga dała radę. Właściwie to Tajga faktycznie jest, kurde, bardziej giętka tu. Tego Pacyfika, ale dobra. Większy dystans zachowajmy. No, tu jednak osobno też. Bazowem tutaj to jest pestka, prawie że. Trzeba wjechać tu i po prostu ewentualnie wzdłuż tego, o, pojechać. Chciałem mniej więcej ślady zrobić. P12, żeby wiedziała, którędy. No, to jest prędkość. Mam teraz gaz do dechy. Jest prędkość odpowiednia. Dobra, puszczam. Puszczam kierownicę, niech on sobie wynajdzie drogę taka, jak mu pasuje.
właśnie nie wiem, czy tędy jedziemy, czy w lewo. A, pojedźmy już w lewo. Źle ten przód wyliczyłem, niestety. Tego się, ale ty się nie pchaj tutaj, tak perfidnie. Była za blisko i tutaj jakbym ją wziął, to by mi się wywaliła po prostu, wiecie, na tej rampie. Więc... O. Pojadę tędy. A, szybko do tej gusi. Wiem, że to kurde niestety trwa, dlatego właśnie nie chcę robić tej misji z naczepą budowlaną. Bo jest 40 minut, a jeszcze mamy drugi ten. Drugie kłody. Znaczy drugie kłody, wiecie co, to ja pojadę faktycznie po same kłody i zaczniemy już z gotowymi kłodami, albo nawet bez gotowych kłód, ale na miejscu już, nie? Na miejscu tartaku. Ten lód pęka tutaj, ale on chyba jest taki tylko pękający. On nie zapada się chyba, nie? Oho. No nie zapada się. Masakra. Pyk. Teraz zapasy powinny wystarczyć na dłuższy czas, a przed następną zimą musimy przemyśleć standardy dotyczące gromadzenia rezerw. Dokładnie. 17, prawie 18 tysięcy za to. Ładnie. No dobra, widzimy się, kochani, przy tartaku. No okej, okay, kochani, jesteśmy. Nie wiem, czy on kurde przejedzie tędy. Nie. Za każdym razem, kurde, zmieniało mi na odpalenie silnika, a ja zmieniam... No właśnie. Tu jak najbardziej chciałem... Tak sztywno, nie sztywno, tylko co? No właśnie, go muszę wypchnąć trochę. Dobra, puść mnie, kurde, bo nie dogadamy się, nie dogadam się z nim dzisiaj, z Pacyfikiem. Pacyfik z Taigą się nie dogaduje, niestety. Nie mogłem skręcić, zobaczcie, jak on mnie ciągnie. Pojedźmy tędy na wprost, bo to błoto nie jest rozgrzebane jeszcze, aż tak bardzo. Będzie może ciutkę szybciej tędy.
Ale powiem szczerze, Taiga tutaj dawała radę. Naprawdę, polecam. Jakby nie miałem do niej zarzutów, no tyle o ile tam wiadomo z silnikiem czasami i z przedmiotami, które trzeba było przewieźć, ale... Ale tak to ogólnie spoko. No i pytanie. Czy ja go wyciągnę? Nie wyciągnę go. To raz, a dwa, że trafi w słupek. Więc ja jadę, a ty się tam trzymaj. A co, na wysokich zwiady. Widzicie to? No ale dobra. Już się nie czepiajmy. Przenikania drewna przez słupy telegraficzne albo niskiego napięcia. My w sumie wjeździliśmy Pacyfikiem, kurde, 8-miejscową platformę z tymi pompami, nie? Ale raczej bym nie powtórzył tego doświadczenia. Jedziemy, kurde, bo naprawdę dużo nie zostało. 48 minut odcinka. Tutaj mamy jeszcze jedne te bagnisko, a potem mamy to bagnisko główne. Znaczy główne, no tam do wioski. No i droga będzie też tam taka se, powiedzmy. Ale z każdym metrem jesteśmy w razie czego bardziej bezpieczni, jeżeli chodzi o wywalenie się z tymi kłodami. No bo mamy tamtego Azowa, 7, nie? No na pewno. Wiecie, normalnie, domyślnie bym tutaj jechał Taigą B. Taiga B... Moment. Taiga B by miała krótkie kłody, a... No i przyczepkę, nie? Ze średnimi, więc bym to robił jednym pojazdem po prostu i tyle. Ale jak mówiłem, nie chcę używać pojazdów, których... Nie było wtedy. Ale na hardkorze nie byłoby ten. Gdybym grał na hardkorze tutaj, to bym używał wszystkich pojazdów. Jakie by były, nie? Że teraz, gdybym miał zacząć. Tygunia, weź tam popchnij troszkę. Powyłączałem tego koguty, bo mnie kurde wkurzały.
Na asfalcie się wymienimy, żeby to Taiga, bo zobaczcie, Taiga mi wjeżdża pod. No właśnie, i w tym momencie kupa. Się wymienimy za moment. Żeby to Taiga ciągnęła P12, naprawdę. P12, takie bydle. I co? No mógłbym to rozpakować i tyle, i byśmy dali radę, ale to nie o to chodzi w tej misji, nie? Zobaczcie, że koła się tak naprawdę zatrzymują, bo na to patrzę. Jest kwestia braku mocy. Zwyczajnie. To jest brak przyczepności. Dobra, nie będę się tutaj zatrzymywał, zatrzymamy się na górze. No bo dobra. Zjedźmy jeszcze. Właśnie nie wiem, czy brać paliwo od Paystara, który jest tutaj na dole. Na zakręcie, ale mamy 200 litrów, 150 tylko ten przejechane, chociaż no mamy azowa w razie czego. Azowa sobie nie ten. Nie, dobra, będę musiał wziąć troszeczkę. O! Dobra. W razie czego damy Tajdze. Paliwo. A Tajga miała prowadzić. No, to jest przygotowane pod tego Warona Grada. Żeby on tu wrócił i robił swoje. Taiga jedzie na wysokich, ona się tutaj nie zastanawia. Tam jakieś kurde kłody, bzdury, jedziemy. No. Jeszcze do czasu, nie? Ale... What? Co tu się wydarzyło? On tam na kamieniu wjechał, dobra. Oj, człowieniu, z tobą. Mam Taigę tu, żeby w razie czego się złapać za nią, żeby ten... Aj, żeby nas tutaj, kurde, wspomogła. Zobacz.
No nie, to nie jest pojazd, kurde, w błoto. No tak, ja chcę do przodu jechać, ale to, widzę, jak ona walczy tam. Najgorsze jest to właśnie, że w momencie zmiany musimy niestety zaczepić się ponownie. No i teraz taki mądry jesteś, że popychasz, tak? Że tak ci, kurde, łatwo. Mhm. Wyłączmy to, kurcze. Ten UI. No jeszcze troszkę, kurcze, tutaj. Łap te pierwsze koła, no. Też nie wiem, czy super łatwo będzie. Dawaj, dawaj. Jedźmy, jedźmy, bo kurde, naprawdę. 57 minut odcinka, ale powinniśmy przed godziną się wyrobić, bo to są tylko 3 minuty, a tu jest droga jeszcze kawałek asfaltowa, potem jest co prawda troszkę tam błotnista. Znaczy, bardziej terenowa chyba niż błotnista tutaj. No, i to dosłownie niedaleczko. Come on. Właśnie nie wiem, czy to tu już jest, bo tak. Tak mi się wydaje. Znaczy, za tym chyba. Za tym domkiem. No. Tak, Azow stoi elegancko. Mamy drewno dla was. Do prac naprawczych. Musicie se z tego drewna naprawić płot. Kurde, dobra. Gdy zrobi się cieplej, przetwórnia drewna wznowi działalność i problem powinien zniknąć. To tymczasowe wyzwanie powinno chwilowo wystarczyć. Masz 15300. Super. Ale zobaczcie, jak mało ten zużył. Aha, dobra, zużył, bo kurde, zatankowałem go. W razie W. Ale zobaczcie, moc do masy A minus. No. Właśnie, pytanie czy... Bo tutaj nie ma silnika Westline. No. Smutek. Dobra. Dzienny Pacyfiku. Kochani, co nam zostało? Zostało nam skala Richtera. To myślę, że w następnym odcinku, w zależności od tego, jak to nam pójdzie, to zrobimy tajne przez poufne, czyli naczepę budowlaną. Ewentualnie szybko mogę zrobić myk pod tytułem taki. Pod tytułem takim, że sobie pojedziemy ciuteńkę tylko do tego i cześć, ale to. No właśnie tu. I tu trzeba będzie, zobaczcie, na wprost. Jak tutaj jesteśmy troszkę boczkiem, to już nie przejedziemy tędy. Znaczy, w tę stronę wjedziemy, ale w drugą stronę to zniszczę koła. Aha, i tutaj jak widzicie, dodałem jeszcze ten zbiornik paliwowy. Nie wiem, co to jest, kurczę. Do naprawy... Aha, to jest koło zapasowe. Dobra, 40 litrów mamy tutaj jeszcze. No to to i to koło zapasowe, w razie W.
Tu się pozapada, ale to nie szkodzi. No, pamiętacie, jak tu Danem jechaliśmy? Ostatnio, a my tutaj na czwóreczce, kurde, pomykamy. I właśnie nie wiem, czy tutaj mam jechać wzdłuż tej trasy, czy nie. Nigdy, kurczę, tego nie wiem. Wydaje mi się, że tędy. I tu, nie? No i tu wzdłuż, bo wiadomo. W sensie skręcone koła, wiecie, były takie, kurde, szerokie, w sensie nie mogłem skręcać, bo zahaczałem o płytę betonową tego płotu. No, ale najbardziej klimatyczny faktycznie ten sezon jest tutaj. Nie wiem, czy tego Zixa tu nie zostawię. Chociaż nie, bo on jedzie przecież do Urski. Dobra, to nieważne. Właśnie chodzi o to, żeby z Urskiego, kurde, nie przywozić tutaj, nie? To jest taki... taki trik. Dobra. Jeszcze sobie tylko wezmę Azowa, bo Dana nie. Chcę dać, kurde, Zixowi całe paliwo, jakie ma my tutaj, w sensie. No i w razie czego te wszystkie Azowy, Dany i tak dalej, to będą pojazdy, które gdzieś tam pewnie będą potrzebne w ramach dopełnienia tego paliwa, nie? Znaczy, może nie temu Zixowi, ale drugiemu na pewno. Temu oficjalnemu naszemu. Ja się zastanawiałem, co tak, kurde, Danowi tutaj tak słabo szło. Właśnie, kurde, zastanawiałem się, czy tutaj wjadę, czy nie, na tę płytę. No, tu jest, kurde, ciężko, żeby się stąd wydostać. No i raczej w razie czego to ten Azow będzie asekurował, jeżeli chodzi o benzynę albo inne dziwne rzeczy. Ma 300 litrów, nie? Jak widzieliśmy, około 150 tak naprawdę jest potrzebnych, żeby przejechać mniej więcej w stronę tamtego naszego... tamtej naszej przyczepy cysternowej. Tak, rozwal jeszcze, kurde, ten.
Siemano. Szkur... Dobra, nieważne. Nie holuj. Zatankuj. Z Azowa do Zixa. O kurde. 211 litrów. To tyle. Zix, masz wszystko. Tak? Tak, tu jesteś na full. Tu mamy 200 na 200, 40 na 40. No i tyle. Także kochani, w następnym odcinku, o ile nam się uda, bo chciałbym tę skalę Richtera na początku zrobić, gdybyśmy tu musieli, nie wiem, jakiś pojazd jeszcze poustawiać czy coś, to sobie zrobimy. Bandit już czeka. I tyle. No będzie, nie sprawdzałem tych punktów. Ale coś czuję, że będą w jakimś dziwnym miejscu. Dobra, kochani, bo tak to nam tajne przez poufne, to być może nam się uda i skala Richtera, to na pewno nam się uda, bo to jest o, już zaznaczone, więc to na pewno zrobimy. No i tajne przez poufne potem, no i to będą te kurcze, naczepa do przewozu rakiety, sięga gwiazd, tak, do hangaru Hub w kosmodromie. Potem start. Ukończ blok gamma. Ok. Czyli trzeba mieć to wszystko zrobione, żeby to zrobić. Ale myślę, że po prostu tą całą, nie wiem na ile odcinków to podzielę, ale akcję całą z rakietą, no bo widzę, że są faktycznie ten, że są trzy. Start udany. 29 tysięcy za to. Zrobimy sobie jako ostatnią misję. Także to będę musiał zacząć robić, a tu mamy gotowe już, kurde, elegancko. Dobra. Czyli, no to, a to, nie wiem, myślę, że z tego zrobię ostatni przejazd, w sensie, że sam będę woził te rzeczy, tamte miejsca i po prostu zobaczę, co będzie tam ostatnie, prawdopodobnie średnie rury, które muszę zrobić, wiecie, średnie belki i średnie belki. Metalowe rolki muszę dostarczyć i małe rury i wtedy z tych dwóch zrobimy średnie rury. Wtedy to tak będzie wyglądało. I tyle. Kochani, dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Pa, pa.